W ostatnich latach dużo mówi się o walce z zanieczyszczeniem środowiska, dużo mówi się o emisji gazów cieplarnianych, namawia do wymiany pieców oraz do walki o to, by do naszej atmosfery nie wydostawało się tak dużo zanieczyszczonych środków. Tymczasem mało kto zwraca uwagę na zanieczyszczenie tego, co nas otacza, a więc lokalnych, małych zbiorników wodnych, które właśnie tak często wyglądają, jak widzimy w tej chwili na ekranie. Wydawałoby się, że świadomość mieszkańców jest już na tyle duża, by nie robić takich rzeczy. Nie pomagają kary, nie pomaga napiętnowanie, nie pomaga tak naprawdę żaden ze znanych nam w chwili obecnej sposobów walki z tego typu działaniami.